Grosz Art Boom Festival odbywa się już po raz szósty. Organizatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Ja natomiast zajmuję się merytoryką tego festiwalu. I rzeczywiście od dawna myślałam już o Nowej Hucie, bo tego obszaru, tej dzielnicy festiwal specjalnie nie rozpieszczał. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to było miasto powołane dla pracy i miasto powołane dla robotników, ale z drugiej strony istniały pracownie specjalnie dedykowane artystom i stąd na przykład działalność Grupy Nowochódzkiej, prawda? Artystów, którzy jak gdyby drzwi w drzwi z robotnikami mogli pracować, spotykać się. Rozumiemy absolutnie te założenia. Teatr Ludowy, kilka kin, niestety już dzisiaj nieistniejących, więc oczywiście ta refleksja, żeby nie była właśnie taka smutna, taka traumatyzująca, staraliśmy się, aby te projekty, takie właśnie jak Tarabata, Chwała Ludziom Nowej Huty, żeby jednak trafiały do szerszej publiczności i się spotkały rzeczywiście z jakimś responsem, z jakąś odpowiedzią. Główna idea tego projektu była stworzyć tradycyjny radziecki... Ułożyliśmy z kwiatów napis Chwała Ludziom Nowej Huty, wykorzystując metodę tradycyjnej radzieckiej propagandy. Sztuczność tego materiału jest dla mnie ważna, dlatego że jest to metafora historii całego miasta, kiedy władza starała się stworzyć poprzez sztuczny sposób idealne miasto i idealnego człowieka. No na pewno duże emocje wzbudziła Fontanna Przyszłości. Natomiast to jest projekt, który właśnie dotyczy takiej trochę konsultacji społecznej. Markiza. To też jest projekt bardzo taki związany tutaj z lokalnymi mieszkańcami, ponieważ spotkaliśmy się ze zgodą, aprobatą i takim entuzjazmem ze strony wspólnoty mieszkaniowej. Wcześniej był to po prostu smutny destrukt. Coś, co przypominało o dawnej świetności miasta neonów, a teraz jednak rzeczywiście gdzieś tego błysku, tego rozmachu w Hucie brakowało. Natomiast oczywiście w ramach naszego festiwalu przychodzi też ta refleksja odnośnie kombinatu. Kiedyś ponad 30 tysięcy ludzi tam zatrudnionych, kolejne piece wygaszane i jednak mimo wszystko ta funkcja dzielnicy musi ulec jakiejś transformacji. Więc pewnie tym właśnie kosztom społecznym, które no jednak gdzieś w wyniku transformacji ustrojowej wszyscy ich doświadczamy, jest poświęcona wystawa w byłym kinie Światowid. W byłym kinie, które też już niestety jak gdyby nie wytrzymało gospodarki rynkowej i też gdzieś tam zaliczyło porażkę. My chcemy to kino ożywić, zanim będzie tam znowu Muzeum PRL-u, lokujemy się tam ze swoją wystawą do końca czerwca. Gdzieś ja byłam, głodna nie jestem. Zapaliła. Ważnym projektem jest projekt Nowa Roma Marty Deskur. Taki wspólnotowy projekt warsztatowy z dziećmi ze świetlic romskich, który materializuje się w postaci wystawy i prezentacji książki w Artzonie przy Ośrodku Kultury Norwida. W Artzonie w ramach Artboomu spotykamy się po to, żeby rozmawiać o tym, co jest realizowane i będzie realizowane w Nowej Hucie. Po to, żeby dyskutować o tym, być może naprowadzać się na jakieś lepsze rozwiązania, poszukiwać wspólnych przestrzeni do współpracy. Co mamy? Mamy lokalizację, mamy pewną atmosferę życia, która w tych badaniach była niezwykle silnie eksplorowana, zwłaszcza w rozmowach z nowymi mieszkańcami Nowej Huty. Mamy obecność sztuki, środowisk artystycznych, mamy wreszcie architekturę. I te elementy wpisują się w taki kanoniczny zestaw cech obowiązkowych do tego, żeby myśleć o potencjale gentryfikacyjnym dzielnicy. Nie będę przeklinał, to nie miejsce na to, ale chcą zabrać nam kulturę, a my na to nie. I po swojemu dubiemy, ogarniamy płyty, wersy, teksty, rap nielegalny. Robimy coś dla ludzi, lubimy konkrety, nie lubimy obłudy. Jesteśmy normalne chłopaki, w Hucie wychowani, tworzymy tą kulturę, w niej zakochani. Grzegorz Klaman, łączony z nurtem sztuki krytycznej, nazwał swój projekt Plac Apatia. W miejscu niegdyś dominującego, monumentalnego, siedmiotonowego pomnika Lenina znajdziemy teraz biały marsz z białą flagą, symbolizującą jednak mimo wszystko poddanie czy porażkę. Jeżeli porażkę odniosła ideologia socjalizmu i w jakiś sposób również rozczarowywującą okazało się to, co przyniósł kapitalizm, to po prostu jaka kolejna możliwość czy droga dla tej dzielnicy, dla tego obszaru istnieje? Ale myślę, że powodów jest przynajmniej kilka, dlatego że dlaczegośmy się tu spotykali. Przede wszystkim dlatego, że klub ten obchodzi 60-lecie istnienia.
Ja z tego klubu się tutaj wywodzę, jako 12-letni chłopiec trafiłem do Hutnika i tam potem moja rola jako zawodnika klas rozgrywek tych grup młodzieżowych, potem trenera, wiązała się z Hutnikiem. Wielu chłopaków wcześniej i później śladem utartym z Gębałowa do Hutnika trafiali. I postanowiliśmy tutaj na uczynienie tego jubileuszu zebrać tych chłopaków, którzy są w różnych częściach i miasta, i kraju, żeby przyjechali i rozegrali tu takie zawody z różną olbojów miejscowych tutaj, czyli z Grębałowianką. Pamiętam, sam grałem z Markiem Zającym, który był jakby wychowankiem Grębałowa i zawodnikiem, który zrobił dużą karierę. Chmiest jest drugim takim przykładem. Oczywiście tu wielu zawodników rozpoczynało, a potem kończyło w różnych ligach. Jeśli nie w Ekstraklasie, to w drugiej, w trzeciej lidze. Tutaj chyba dzięki tej społeczności lokalnej, że oparliśmy tą naszą działalność na ludziach związanych ze Wzgórzami Krzesławickimi, jeżeli chodzi o dzielnicę 17 i okolicznymi miejscowościami. Tutaj duże wsparcie ze strony małych firm, które dzięki nim się praktycznie utrzymujemy, bo nie mamy jakiegoś strategicznego sponsora, który by na nas włożył, tylko właśnie dzięki małym firmom, które nas wspierają, możemy funkcjonować i to się nam udaje. Ja nie jestem z Grębałowa, ja w tym klubie znalazłem się 16 lat temu i jestem z tego dumny, że te 16 lat tutaj jestem. I co mnie przyciągnęło? Nie jakieś wielkie nazwisko klubu, ale między innymi właśnie ta społeczność tu i ci piłkarze, którzy z okolicznych wsi, nie z Armii Zaciężnej, ale z okolicznych wiosek i z okolicznych dzielnic tu potrafią tworzyć drużyny. I w tej chwili żeśmy się dochowali w sumie 8 drużyn, w tym 6 drużyn młodzieżowych, i z czego jesteśmy dumni. Dziś tam na... Wojtek!